Hej, hej, cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przechodzimy z serią, która była bardzo długo wyczekiwana, czyli odgadywanie tak naprawdę w sumie słynnych osób, postaci celebrytów, youtuberów, piosenkarzy, w sumie wszystkich, kto jest choć trochę znany, z fragmentów zdjęć i muszę odgadnąć, kto to taki jest, więc mam nadzieję, że Wam wszystkich filmik spodoba. Ja mega lubię coś takiego w ogóle robić i sprawdzać, czy wykwytuję szczegóły, czy dam radę coś takiego zrobić i ja ogólnie czuję się w tym dobra, ale wiem, że już Piotrek jest nauczony po tylu odcinkach, wyłapuje fragmenty, po których trudno odgadnąć w sumie, kto kim jest, więc mam nadzieję, że mi pomożecie. Piszcie w komentarzach, jak Wam poszło odgadywanie, więc zróbcie to razem ze mną. No i mam nadzieję, że będziemy się fajnie razem bawić, więc jeśli tak, to koniecznie stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i w sumie możemy lecieć. Mamy 16 postaci do odgadnięcia, więc możemy zacząć. Ja już biorę swój telefon, więc Piotrek, czekam na pierwsze zdjęcie. Boję się, że pójdzie mi bardzo źle. Mhm. Ciekawe jakie mam to, jak wiesz co? To wcale nie jest łatwe, jak... No nie miało być łatwych. Na pewno znasz tą osobę. Na pewno znam tą osobę, no. A znam prywatnie? Osobiście znam? Nie, nie znam osobiście tej osoby? No potrzebuję podpowiedzi, nie wiem kompletnie, jakby... Totalnie nie znam tej brwi, okej? Okay? Nie znam tej brwi, więc... Jest to kobieta. Wow! No na pewno nie twoje krzaczaste brwi, więc słucham dalej podpowiedzi. Dam ci jedną podpowiedź, no. Ale to będzie ostatnie koło ratunkowe, jak... To będzie ostatnia podpowiedź. Dobra, no. Ma ponad 20 milionów obserwatorów na Instagramie. To jest ta laska z TikToka! Tak, to jest ta laska z TikToka? Jak się nazywa? O kurde. Ona ma... The Mailo na nazwisko? Tak? No, to już mogę powiedzieć, no bo zgadłaś w sumie. No masz jeden punkt. Cherry Diamond. No właśnie, nie odgadałam imienia, ale dobra, no już... Dobra, ale... to jest Michał Gała. Jak ty po cycu go zgadłaś? Wiesz co, bo ja kojarzę to zdjęcie właśnie, bo on był właśnie na takim niebieskim materac. Znaczy właśnie na tym takiej poduszce niebieskiej właśnie. Ja pamiętam to zdjęcie, bo on się teraz opalił, jest taki, wiesz, jakby po samej karnacji już poznałam, więc... Zresztą Michała znam, więc jakby no trochę go kojarzę. To na pewno nie jest polskie. Prawda? Ja mam wrażenie, że to jest jakaś piosenkarka. Ta mina mi nic nie mówi, wiesz? Ja odpowiadam. Tu jakoś dziwnie to wygląda. Nie wiem, chcę podpowiedź, nie wiem kompletnie, kto to jest. Jesteś z nią związana. To na pewno nie jest Lexi. Dlaczego? Nie ma opcji, że to by była Lexi. Kiedy miała się pomylić z Lexi. Na pewno nie jest Lexi. I coś mnie z nią łączy? Coś... nie wiem. Nie wiem, kto to jest. Ona coś robi na YouTubie, ta dziewczyna? Nie podpowiadam, już koniec końców. To jest ciężkie. Ej, napiszcie w komentarzach, czy wiecie, kto to jest teraz na trzecim zdjęciu, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Nie wiem, dobra, poddaję się. Dobra, lecimy... Wstyd i hańba. Doja Cat. To jest Doja? No, dobra. Wstyd i hańba. Nie znam tego zdjęcia i dlatego. To jest Mata? Tak. Za proste, to było za proste. Spojrzałam na ciebie i bez też już miałam wszystko, już wiesz. Gdzie ty tutaj widzisz podobieństwo? No masz też takiego grzyba na głowie, Piotrek. To jest pani... Murcix? Tak, kurde! A? Skąd ty po pasze? No bo tatuaż zna, bo ty tatuaż ma z przodu, więc jak zawsze ma zdjęcia z odkrytym ramieniem, to po prostu to widać, to jest proste akurat. No dobra. Aha! Wszystko jasne. Nie mam, nie wiem, myślę, że to jest jakiś, nie wiem... Asher albo ktoś w tym stylu w ogóle. Coś w tych klimatach? Ale jest piosenkarz? Piosenkarz? Nie wiem, jakiś, nie wiem, Jason Derulo albo nie wiem, ktoś taki... No ciężko jest stwierdzić, bo tak naprawdę każdy jakiś raper mógłby być tutaj w tej postaci, bo widać sam nos i okulary, więc... Zmienił imidż teraz ktoś. Poddajesz się? I jakaś podpowiedź jeszcze.
No, ostatnio ma dużo hitów, na TikToku też jego dużo hitów jest. Dużo hitów na TikToku. Poddaję się, dobra, no wyślijcie całe, nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle. No dobra. I'm blinding by the lights. Źle mi to poszło. Ja najlepiej jestem, ja się odnajduję bardziej w polskich artystach i twórcach i w ogóle, więc jakby no nie jestem dobra w zagranicznych. Gdzie są cycki? Gdzie są cycki tutaj na tym zdjęciu? Gdzie jest pępek w ogóle? No właśnie. No jest niepokojące to zdjęcie trochę. No jest, no i myślę, że na pewno jest facet. To jest facet? Uznajmy, że to facet. Nie wiem. Odpowiedź? No. Nie mam wrażenie. Nie polskie, to tym bardziej nie będę wiedzieć, co to jest. Nie polskie, ale na 100% wiesz. A to nie jest James Charles? Tak, naprawdę zgadłam? Ta. Jej! Zgadłaś się po brzuchu bez pępka, kurde. To jest pani Lexi Chaplin. Kurde, powiedziałem, że za proste będzie, no. Po paluchach. Nie, 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 bo ja wiem, jak to jest zdjęcie, bo właśnie ja widziałam na Instagramie to u Lexi. O matko, nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, co to jest za tatuaż. Ale to zdjęcie jest dosyć popularne. Mhm. To jest polskie. To jest polskie? Nie, nie wiem, jakieś, nie wiem, jakieś smolasty czy coś w tym stylu? Nie. Dwie próby jeszcze na zgadnięcie. Ale to jest związane z muzyką? Tak, tak. Czemu ja nie słucham polskiej muzyki? 5, 4. Przestań! Nie wiem. 2. Nie wiem, totalnie 1, nie wiem. Koniec, 0. A, to jest Quebo! Okej, no to ja totalnie nie jestem fanką Quebo, więc jakby ten... To jest polskie. Tak, tak. Dobra. O tyle prościej. Ej, ja ewidentnie jestem dzisiaj słaba w tym, jakby ja się czuję źle, bo ja naprawdę bym chciała wiedzieć, czyje są te wargi i ta broda, ale ja naprawdę nie wiem, ja chyba powinnam się bardziej facetami interesować. Gaduj, masz 3 próby na zgadnięcie. Nie wiem, może to jest, nie wiem, Zalewski. Nie, nie. Musiał? Ale to jest ktoś w takim wieku 30 lat plus? Nie. Nie? Mniej? Nie. Bo mi się wydaje, że to jest osoba taka już 30 plus jakby z tego tak jak teraz patrzę. 5! No nie wiem, jak rodzi mi presję czasu, to tym bardziej nie wiem. 3, 2, 1. No. This is Danny Ferrari. Wybraliście naprawdę bardzo złe zdjęcie, bo jakbyście nie powiedzieli, to sama bym się przyglądała, kto to jest. To jest albo Krzysztof Ibisz, albo Andrzej Duda. Nie. A nie, no ani drugie? Nie. No jak? Jak? No nie. Ale to jest jakiś aktor pewnie. Piosenkarz? Influencer? To kto to jest? To jest sportowiec jakiś pewnie. Tancerz? To kto to jest? A to chyba w ogóle jest znana. Tak, i to jak bardzo, teraz w Polsce jest bardzo. Top on the top. Wszędzie go spotkasz praktycznie. Wszędzie. To nie, to jest Lewandowski? Nie. Wszędzie go spotkasz. Na ulicach, w internecie, w telewizji. Wszędzie teraz jest. To jest dużo podpowiedzi. To jest Trzaskowski? Tak, to powiedziałem, że teraz jest. Dobra. Za duża podpowiedź była, ja tego nie zaliczam. Nie, nie, ja mam punkt. To jest Vicky Gabor. What? What? Tak dobrze znasz zęby? Serio? No. Nie mam zielonego pojęcia, co jest zdjęcie. Co to jest? A to wstyd? Wstyd i hańba. No nie mam pojęcia, kto to jest. Artysta. Artysta, no to wiesz co? Artysta, który... Powiem ci tak, zajmuje się filmem, muzyką, w ostatnim czasie jest Polakiem. Nawet na Pornhubie założył kanał. Kurde, za dużo, Janek! Pan Krzysztof Gonciarz. Tak.
Ale nawet dajmy Asi szansę, bo na razie kiepsko. Na razie idzie mi kiepsko, muszę częściej to robić. Fragment. To jest ten typek z Riverdale. Który? Cole. Dobrze, kurde, no za duży fragment zdjęcia. Bo on mi się bardzo podoba, dlatego. To jest Shawn Mendes. Nie. To nie jest Shawn Mendes, przecież Shawn ma taki... Nie. To może to jest ten... z 365 dni. Ten, kurde, no. Jak się nazywa? Bo Jezu. Albo chociaż jak się w filmie nazywa. No właśnie, bo chyba wszyscy bardziej kojarzymy z filmu. Moran? Tak. A jak miał w filmie? Michel Moreau. No właśnie, właśnie Michel, no, no coś takiego, no. Michel Moreau. Massimo. Massimo, tak, Massimo, no. A to jest pani Cleo. Tak szybko? No poznałam po ustach. Po ustach? Po ustach, tak. Przecież wszystkie usta są takie same. Nie! Ja znam to zdjęcie, bo lajkowałam, więc kojarzę. To nie było, nie było mi aż tak źle, no. 12 na 16. Ale to przez to, że Janek ci za dużo podpowiadał. On cię jeszcze za krótko zna i zbyt dobry jest dla ciebie. O, ale dałam radę. Koniecznie piszcie w komentarzach, słuchajcie, jak wam poszło odgadywanie wszystkich postaci. Ja myślę, że nie było aż tak źle. Znaczy, gdybym nie miała podpowiedzi, to byłoby mi o wiele, wiele trudniej, ale poszło spoko. Więc, jeśli chcecie więcej tego typu właśnie fragmencików, żeby odgadywać razem ze mną, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. No i w sumie to tyle, więc widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia i pa, pa!